Matko Boża Śląska Gospodyni otwiera wszystkie drzwi po to, aby powiedzieć rzeczy najważniejsze. To znaczy, że jesteś piękna w porządku ciała i duszy, błogosławiona, która uwierzyła. To są słowa naszej pielgrzymki. No i czekamy też na słowo naszego metropolity i również czekamy na słowo biskupa Lechowicza, biskupa Polowego. Prosić Matkę Piekarską o błogosławieństwo dla mnie, dla rodziny. No i dla świata w ogóle, żeby był spokój, żeby ludzie się nawrócili bardziej. No i owszem, tak ogólnie przyjeżdżamy. Dzisiaj pani koleżankę zabrała. Tak, dzisiaj pierwszy raz, a też się modlić o zdrowie dla rodziny, dla dzieci, no i dla nawrócenia dla ludzi. W Piekarach pierwsza, a tydzień temu byłam na Górze Świętej Anny. No jest niesamowita, to jest takie wielkie duchowe przeżycie, także każdemu polecam, kto jeszcze nie zaczął pielgrzymować, aby to zrobił. Mimo jeszcze obolałych nóg po poprzedniej pielgrzymce zdecydowałam się iść. Szliśmy no nie z naszej parafii, tylko z innego miasta, ale od 5:30 teraz właśnie dotarliśmy. To taka wielka potrzeba od lat, ale co roku jakieś tam trudności, zawsze sobie człowiek tam coś wynalazł, co stawało na przeszkodzie, a to urodzenie dzieci, a to dzieci za małe, tak ciągle się odkładało i myślę, że w życiu każdego z nas przychodzi taki czas, kiedy trzeba podjąć te wyzwanie takie duchowe, wszystko na chwałę Bogu i Maryi. Tak, jestem pierwszy raz na tej pielgrzymce. Troszeczkę z potrzeby serca, ale też trochę w jedności z grupą, z którą jestem. Chciałam poznać tą atmosferę, pomodlić się i przynieść swoje intencje. No i poddać się temu ogólnemu wzrostowi miłości. Jeżeli kobiety, to rodziny. To jest rzecz oczywista. A jeżeli rodziny, to i mężczyzna, dzieci. To są sprawy jasne. Przygotowaliśmy wielowymiarowo tą pielgrzymkę, co do również tego, co prozaiczne, ale również do tego, co ważne dla kobiet, sakrament pokuty i pojednania. No, razem jeździmy, razem podróżujemy i wędrujemy tutaj te piekarskie wzgórze. I też z małą córką. Tak, staramy się. Zasiać to ziarno, żeby młoda też pamiętała o tym i pielęgnowała ten zwyczaj. No, my jesteśmy pierwszy raz. Właśnie i żony pierwszy raz, i my jesteśmy też pierwszy raz. Stwierdziliśmy, że no, warto jest powędrować do piekar. Właśnie żony w tej chwili są w Bazylice. My tu teraz oczekujemy właśnie na uroczystość, także będziemy przeżywać razem z żonami.